Witajcie, cześć, dzień dobry. Spotykamy się dzisiaj przy rozebranym wtrysku boszowskim z Common Raila z serii 110. A film dzisiejszy będzie dotyczył pytania i odpowiedzi, czy warto jest wtryski poddawać czyszczeniu, jaki ewentualnie mogą mieć wpływ zanieczyszczenia, które zgromadzą się we wtrysku w środku. Otóż tak, przed nami jest wtrysk, tak jak powiedziałem, z serii 110, który został rozebrany. Korpus został wyczyszczony przeze mnie. Natomiast jako sam korpus wpływu tutaj jakiegoś wielkiego zanieczyszczenia nie ma, choć też należy to wyczyścić, żeby nie było, że powiedziałem, że nie czyścimy tego. To musi być wszystko czyściutkie. Natomiast rzecz jest jaka? Kiedy możemy zauważyć, że nasz wtrysk może wymagać czyszczenia? Jeżeli nasz pojazd zaczyna szarpać, nasze wtryski zaczynają stukać, klekotać, następuje zadymienie, białe bądź czarne, no to w ten czas może się okazać sytuacja taka, że nasz wtrysk wymaga konkretnego, solidnego czyszczenia, czyli musi zostać przez kogoś, kto się takim tematem zajmuje, wyczyszczony. A teraz dlaczego może się okazać na przykład, że wtrysk będzie dawał biały dym? Biały dym to jeszcze nie jest tragedia, bo to świadczyć może tylko o tym, co prawda nie tylko, ale głównie świadczy o tym, że dawka paliwa jest za mała względem ilości powietrza, która się do wtrysku, z wtrysku dostaje do komory. To jeśli chodzi o kwestię białego zadymienia, bo czarny dym, to już wiecie, może z poprzednich filmów, to już jest lejący wtrysk, który leje w kocioł za dużo tego paliwa, te dawki są za duże. Ale tutaj, w przypadku czarnego dymu, może się okazać sytuacja taka, że czyszczenie wtrysku już nie pomoże i będzie to wymagało wymiany końcówki wtryskiwacza. Końcówka wtryskiwacza ma iglicę. No i tak jakbyśmy tutaj sobie w tym momencie podglądnęli, ta iglica jest częściowo wysunięta. Więc gdyby taka iglica została wysunięta i pozostała w tej pozycji, czyli gdyby opiłki bądź jakiekolwiek inne zanieczyszczenia zgromadziły się, spowodowały, że ta końcówka mimo silnego naporu sprężynki nie jest w stanie się, ta iglica wtryskiwacza nie jest w stanie się zamknąć, no to w ten czas całe paliwo będzie dyszami wtryskiwane w kocioł, czyli w naszego tłoka, co może spowodować wypalenie dziury, w najgorszym przypadku uszkodzenie silnika, takie, które się nie będzie kwalifikowało już do naprawy, bo takie sytuacje się zdarzają. Także jeśli chodzi o kwestię końcówki, no to tutaj niestety tylko czyszczenie może pokazać i potem mocna analiza, jak wyglądają tutaj dysze z tego, czyli te otworki, których jest tam bodajże 6 chyba we wszystkich wtryskach, jak dobrze pamiętam, aczkolwiek nie będę strzelał. Natomiast tak, przelatujemy sobie dalej. Mamy tutaj zespół zaworka, to jest zespół zaworka z serii boszowskiej, tak jak widzicie tutaj, i tutaj w tym pracuje również popychacz tego zaworka. To działa na zasadzie tłoczka, czyli ta powierzchnia tutaj musi być idealna. Jeżeli ta powierzchnia będzie tutaj mocno wyczyszczona, tak bym powiedział zdarta, no to w ten czas niestety zespół zaworka się kwalifikuje do zmiany. Zaraz dojdziemy do kwestii drugiej, jeśli chodzi o kwestię zaworka od góry i zanieczyszczeń, które mogą zrobić problem. Natomiast od razu, żebym nie zapomniał, rzecz taką. Jeżeli będziecie kiedykolwiek wymieniali zespół zaworka we wtrysku bądź poddajecie go czyszczeniu, to pamiętajcie o tym, że wewnątrz należy się zaopatrzyć w zestaw podkładki, to jest taka podkładka teflonowa i metalowa, tu jest oczywiście już zużyta, taka, która została wyciągnięta. Wyciągnąć ją możecie czymkolwiek, w dowolny sposób. Natomiast jeśli chodzi o kwestię złożenia, to musicie go złożyć solidnie do samego końca, aż zrobi klik, ale to pokażę gdzieś tam na jakimś innym filmie. W każdym bądź razie ta podkładka jest ważna, ten pierścień taki uszczelniający jest bardzo ważny. On jest zakładany tutaj na ten zespół zaworka tu. No gdzie uciekać?
On jest zakładany tutaj i on jest bardzo ważnym takim elementem uszczelniającym na sekcji wysokiego ciśnienia. W każdym bądź razie wiecie, że to się kwalifikuje do wymiany. Natomiast co dotyczy samego zaworka, jeżeli wasz wtrysk upuszcza za dużo paliwa w powrót, czyli robicie sobie próbę przelewową i na próbie przelewowej wyszło bardzo kiepsko, czyli dosyć dużo tego paliwa wtryski leją, no i tu jak jesteśmy od razu przy tym, co znaczy wtryski leją? Wtrysk może lać w obydwie strony. Potocznie mówi się w mechanice, wśród mechaników, że wtrysk leje, ale to nie oznacza, że on leje w tłoka, tylko leje po prostu w powrót, czyli tego paliwa za dużo jest upuszczane linią powrotową, przez co wtrysk nie może sobie wytworzyć pełnej dawki, co również będzie miało wpływ na spalanie w danym cylindrze, bo wtrysk po prostu będzie miał zaniżone ciśnienie. No i tak, tutaj w takim czymś, w tym zespole zaworka, przychodzi nasza kuleczka. Jest zespół kulki z taką nakładką i to przychodzi pyk do zaworka i sobie uszczelnia. Więc to wygląda tak. Ja narysowałem sobie na chybcika takie coś, rysunek. O, nie wiem, czy to będzie widać, czy nie. Kurczę, sąsiad jak zwykle piłę sobie kupił i testuje. Co za ludzie. W każdym bądź razie tak. To jest ten zespół zaworka na szlejek. I tutaj od górnej jego części przychodzi ta właśnie kuleczka, która jest bardzo ważnym elementem, praktycznie rzecz biorąc najważniejszym elementem we wtrysku, od którego zależy, ile tego paliwa w powrót będzie wracało, no pominąwszy dawki i tak dalej. Tutaj już tego nie roztrząsamy. W każdym bądź razie, to coś jest bardzo szczelnym układem. Tu. Ale jeżeli tu zgromadzą się zanieczyszczenia, bądź coś podejdzie, jakiś tam mały, niewielki opiłek, bardzo miniaturowy, bo ta kuleczka ma na przykład z tego wtrysku, jak dobrze pamiętam, 1,49 mm, no to wierzcie mi, że to jest bardzo niewiele, więc opiłek też również bardzo niewielki spowoduje to, że ta kuleczka będzie uniesiona. A jeżeli kuleczka będzie uniesiona, no to paliwo calutkie będzie leciało sobie w powrót. No i tu już będzie właśnie cała kuku. Także już wiemy, że zanieczyszczenia, jeśli chodzi o kwestię zaworka, będą miały duże znaczenie, bardzo duże znaczenie w ilości powracającego paliwa. I to, że wtrysk będzie lał, czyli lał paliwo w powrót, w układ powrotu, to nie świadczy o tym, że ten wtrysk jest uszkodzony, tylko może posiadać zanieczyszczenia, które uniemożliwiają pełne zamknięcie tego zaworka tutaj w bardzo niewielkim stopniu. Wystarczy, a już i będzie problem. Następnym tematem jest taki temacik. Na tym zespole zaworka mamy oprócz tej kuleczki, którą tu mamy wrzuconą, wrzucę sobie ją to tak na chybcika. Co prawda ona musi być kuleczką do dołu ustawiona, ale to nas bardzo w tym momencie nie interesuje. Natomiast przychodzi tutaj na ten element, przychodzi podkładka regulacyjna, którą jest ustalana wysokość skoku kulki, bo tak jak wiecie, ten zaworek sobie pracuje góra dół, oczywiście jest domykany sprężynką, jest dociskany w dół, ale po jego otwarciu jest uzyskiwana szczelinka i ta szczelinka generalnie w pojazdach osobowych, w większości tych wtrysków, ona jest w granicach 0,40, czyli 0,40 mm to jest taka szczelinka, która pracuje. Także wiecie, że jest to bardzo niewielki odstęp i na tym odstępie ta kuleczka sobie pracuje tylko w takim malutkim zakresie. Natomiast rzecz jest jaka, jeżeli w dalszej części elementu tego, tak jak tutaj mamy zworę tą elektromagnetyczną, zobaczcie, ile jest zanieczyszczeń. To są zanieczyszczenia, które zostały zgromadzone, ponieważ te części nie zostały umyte, zostały zdemontowane tylko z wtrysku i tym praktycznie rzecz biorąc na tym koniec, więc jeżeli byśmy to wzięli do mikroskopu i oglądnęli, to tutaj na tych elementach jest bardzo dużo zanieczyszczeń, które mogą powodować, że ten wtrysk najnormalniej w życiu mógłby się klinować, blokować. No ale dobra. Mamy zespół kulki, to sobie pracuje, mamy te 400, które sobie chodzi, ale co?
żeby to coś mogło pracować, żeby się nie rozsypało, zrobimy to tak, to tutaj na tą część przychodzi nam sprężynka. Przychodzi nam sprężynka i pracuje nam ta zwora, która jest przyciągana elektromagnesem. No i tak, to jest przyciągane elektromagnesem. Tutaj jest ta cewka elektromagnesu, która to przyciąga. Więc tutaj szczelina, która jest między cewką a tą częścią tutaj tej zwory, powinna być większa jak skok kulki. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli kulka ma pracować 400, to ten luz tutaj, który jest między tym elementem cewki a tym wykonawczym, bo to pracuje sobie tak, powinien być większy. No i tutaj już katalogowo nie będę poruszał dokładnie, natomiast jest to w zasięgu tam powiedzmy 0,50, czyli powiedzmy te 50 setnych. Nawet są katalogi, które podają, że gdzieś tam koło 60 setnych. Ale jeżeli się okaże sytuacja taka, że tutaj w tej części cewki zgromadzą się zanieczyszczenia, tu oczywiście siedzi sobie sprężynka, mamy dwie sprężynki, tam oczywiście pod sprężynkę idzie jeszcze podkładka, może pokażemy, żeby to miało ręce i nogi, również bardzo zanieczyszczona, siedzi sobie podkładeczka, siedzi sobie sprężynka. Na którymś tam filmie pokażę oczywiście, jak składamy te elementy już po wyczyszczeniu, bo czasem się może okazać, że ktoś potrzebuje właśnie podglądać, jak taki wtrysk złożył, bo sobie rozebrał. Więc w ten czas, jeżeli to coś sobie pracuje tutaj, jest przyciągane przez ten elektromagnes, a zgromadziły się tutaj zanieczyszczenia, które powodują, że ta szczelina zmniejszyła się o te 10-15 setek, no to w ten czas zwora nie jest w stanie być przyciągana całkowicie do końca, bo jest blokowana przez zanieczyszczenia i nasza kuleczka nie jest w stanie uzyskać tego skoku kulki tych 40 setnych, żeby wytworzyć pełną dawkę. Tak to właśnie wygląda i w ten czas może się okazać, że się zrobi problem. Więc zanieczyszczenia mają bardzo duży wpływ, jeśli chodzi o kwestie pracy wtrysku. Pominę parę elementów, które tutaj są w zestawie, bo to są elementy już tak jak na przykład nakładka idzie, to nakładka nie ma żadnego wpływu. Natomiast tutaj jeszcze na naszą końcóweczkę wtryskiwacza, czyli na nasz rozpylacz, idzie taka przekładeczka i idzie oczywiście podkładka również regulacyjna. Natomiast to wszystko jest bardzo mocno zgrane, ale jeżeli się okaże, że zgromadziły się nam zanieczyszczenia, a mogą się zgromadzić, no to w ten czas ta szczelina zaczyna się zwiększać, czyli nasza kulka powoduje pełne otwarcie, czyli danie dawki, takie jak powinno być. Natomiast wtrysk niestety otworzyć się nie może ze względu na to, że zanieczyszczenia po prostu uniemożliwiają całkowite otwarcie końcówki wtryskiwacza. Także moim zdaniem, jeżeli oczywiście macie jakieś własne zdania, zapraszam do komentarzy. Jak posypią się krytyki, również będę za to wdzięczny, bo będę wiedział, co mogło pójść nie tak. W każdym razie osobiście uważam, że mycie wtrysku ma bardzo duże znaczenie, tylko oczywiście warto to wszystko należycie zrobić w jakiejś wanience ultradźwiękowej, zastosować do tego jakąś dobrą chemię. I oczywiście poskręcać to z powrotem. I sytuacja wygląda w ten sposób. Jeżeli poddajemy wtrysk tylko i wyłącznie czyszczeniu, to po mocnej analizie, jeżeli by się okazało, że wszystkie elementy macie prawidłowo pracujące, prawidłowo nie macie wielkiego zużycia, no to zamkniecie się raptem na zestawie uszczelki, którą pokazałem tutaj, zestawie uszczelki. No i oprócz tego bardzo ważna rzecz, o czym nie zapominajcie, uszczelka miedziana pod sam wtrysk, która idzie w głowicę. Także może się okazać, że tylko kupicie sobie zestaw tego uszczelniacza teflonowego i na tym praktycznie rzecz biorąc. Tylko warunek będzie taki, jeżeli będziecie już wtrysk składali, to pamiętajcie o pewnej kwestii.
wtrysk składamy na mokro, czyli smarujemy te wszystkie elementy, żeby nie doszło do tego, że wtrysk nasz został złożony, ale jest suchy, co spowodowało, że ja na dzień dobry się przytarł, zatarł i tak dalej, bo takie przypadki się zdarzają. No i kiedyś poruszyłem na jednym filmie uszczelnianie gwintu. Słuchajcie, tam niektóre osoby pisały do mnie, jeśli chodzi o kwestię tutaj gwintu, ja nie stosuję kleju do gwintu, który uniemożliwia rozkręcenie tego wtrysku, tylko klej, może nie tak klej jak uszczelniasz do gwintu, po to, jeżeli ja wtrysk rozbieram do środka, czyli rozkręcam go tutaj, to w tej części tutaj tego zaworka, choć mimo tu się to już dostało, tu już się to dostało, do nie zaworka, tylko końcówki wtryskiwacza, nie ma zanieczyszczeń oleju. Jeżeli tutaj bym miał bardzo dużo tego oleju wyciekającego, to tylko dlatego, że ten gwint został nieuszczelniony, czyli ktoś nieprofesjonalnie go złożył. No i w ten czas wtrysk po rozebraniu już widać, że amatorsko ktoś podszedł po prostu bardzo tanim kosztem. Także wiecie, że czyszczenie ma bardzo duży wpływ, jeśli chodzi o pracę naszego układu wtryskowego. Czyli jeżeli mamy próbę kiepską przelewową, nie zrażajmy się tym, bo może się okazać, że zanieczyszczenia się zgromadziły. Jeżeli wasz wtrysk zaczyna przerywać, czyli szatkować, nie daje pełnych dawek paliwa, może się okazać, że wasz ten trzonek, który jest na zespole zaworka, najnormalniej w życiu zatarty został, bo takie przypadki się zdarzają, że on się po prostu zatrze i chcąc, żeby go rozruszać, trzeba go naprawdę mocno poruszać, bo inaczej sam nie ruszę, a on ma sobie praktycznie biorąc pracować leciutko. Także nie bójmy się czyszczenia, zapraszam do komentarzy. Dziękuję za oglądnięty film, no i cóż, do spotkania w jakimś następnym filmie. Trzymajcie się, cześć!